Sędzia Frank Caprio jest popularnym i lubianym sędzią miejskim w mieście Providence, Rhode Island w Stanach Zjednoczonych i byłym przewodniczącym Rady Gubernatorów. Rozprawy, które prowadzi, są udostępniane na mediach społecznościowych i nie jest to wyreżyserowane show, ale prawdziwe rozprawy. Sędzia otrzymuje od różnych ludzi, od weteranów wojennych, organizacji charytatywnych, znanych ludzi, darowizny w postaci czeków z prośbą, aby pokrywał koszty sądowe tym, którzy według niego najbardziej potrzebują pomocy. Okazuje on wiele współczucia, empatii i zrozumienia dla pozwanych. I tak na przykład, kiedy siostra zakonna otrzymała mandat za przekroczenie prędkości, sędzia go umorzył za to, że siostra opiekuje się biednymi sierotami. Były więzień dostał mandat za złe parkowanie i sędzia uznał, że należy mu się pomoc i druga szansa w życiu. Żona jechała odwiedzić męża do szpitala, który miał operację i przyjechała na czerwonym świetle. Sędzia uznał, że spieszyła się z miłości i troski, jaką miała do męża i też go umorzył. Kiedy ojciec przyszedł z dziećmi w sprawie mandatu za złe parkowanie, sędzia go umorzył, ale nakazał w zamian ojcu zabrać dzieci na śniadanie do restauracji. Ale kiedy jego własny syn dostał mandat, musiał go zapłacić. Na rozprawy przychodzi dużo ludzi bezdomnych, zapracowanych, w różny sposób poszkodowanych przez los i każdy z nich dzięki temu sędziemu otrzymuje zawsze jakieś wsparcie. I pewnego dnia na sali sądowej pojawił się ksiądz Frank Mustin, który czekał cierpliwie na spotkanie z sędzią Frankiem. Kiedy nadeszła jego kolej, oto co powiedział. Wysoki sądzie, przyjechałem tutaj, aby złożyć jako darowiznę czek w wysokości $1000 z kilku powodów. Myślę, że nieprzypadkowo i pewnie za sprawą Boga zobaczyłem Twoje rozprawy, Wysoki Sądzie. I byłem poruszony tym, co robisz dla tych wszystkich ludzi w tym mieście. Należę do parafii Najświętszego Serca Jezusa i my pomagamy ludziom biednym, jak również w rezerwatach Indian w Dakocie Południowej. Dorastałem w biednej rodzinie, mam 7 rodzeństwa i mama wychowywała nas sama. Zajmowała się również siostrą, która ma zespół Downa i było ciężko. Widziałem dni, kiedy moja mama nic nie jadła. Czasami moje rodzeństwo chodziło do sąsiadów, aby się ogrzać. Chcę powiedzieć, że jesteś wielkim człowiekiem współczucia, empatii i zrozumienia dla innych. Tłumacząc słowo współczucie z łaciny i od strony teologicznej, ono oznacza cierpieć z. Bóg cierpi wraz z nami i Ty to czynisz bardzo dobrze z tymi ludźmi. I inne słowo odnoszące się do Twojej pracy to miłosierdzie. Bo sądy nie powinny być instytucjami wyzysku, ale miłosierdzia i sprawiedliwości. Miłosierdzie w żydowskiej terminologii oznacza wybawiać, udzielać pomocy w chwili ucisku, dawać poczucie nadziei i sensu w życiu. I wiem, że czasami ludzie mają pretensje do Ciebie, że Ty rozdajesz pieniądze zamiast je pobierać, ale Ty właśnie reprezentujesz to, jak ten system sądowy powinien wyglądać. I ja bardzo dziękuję za to, co robisz. Sędzia odpowiedział. Bardzo mnie wzruszyłeś. Ja często mówię publicznie o rodzinie, która jest podstawową jednostką społeczeństwa. Jednym z grzechów świata jest obecnie rozpad rodziny i powinniśmy robić wszystko, co w naszej mocy, aby utrzymać ją razem. Ty powiedziałeś dziś coś w duchu szczodrości i wdzięczności, którą przekazała Ci Twoja kochająca mama. Mój niedawno zmarły brat poszedł niedawno do szpitala odwiedzić swojego przyjaciela, weterana Freda. Usiadł przy nim przy łóżku i nie mógł go poznać, bo ten zapuścił brodę i się bardzo postarzał. Ale siedział przy nim godzinę, głaskał go po ręce, pocieszał i na koniec powiedział: wrócę tu jeszcze do ciebie.
i po powrocie do domu powiedział znajomym, że odwiedził Freda, na co oni powiedzieli: to niemożliwe. On został dawno już odesłany ze szpitala do domu. Mój brat postanowił jednak wrócić do tego człowieka w szpitalu i znajomi mówili mu: ale po co ty tam idziesz, przecież go nie znasz. A on powiedział: muszę tam iść, bo mu obiecałem. I ten gest współczucia i myślenie o drugim człowieku on odziedziczył po mojej mamie, tak jak ty po swojej. Mój chrześcijański brat powiedział do mnie kiedyś: pamiętaj, kiedy zawsze siadasz na ławie sędziego, patrz na ten świat oczami biednych. I ja to sobie wziąłem do serca. Jako ludzie mamy tendencję do szybkiego oceniania i osądzania innych i często to robimy bez współczucia i miłosierdzia. Mądry Samuel powiedział: Bóg patrzy w serce, Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Jezus pozostawił nam wskazówki, jak patrzeć i rozumieć innych ludzi w Ewangelii, podsumowując to w swoim prawie miłości, ale również przypomina nam o tym poprzez życie świętych i mistyków Kościoła. I dziś ja pragnę podzielić się z wami tym, co przekazał nam poprzez zapiski naszej polskiej mistyczki Alicji Lęczewskiej. Alicja Lęczewska zapytała: który człowiek jest bliżej ciebie, Jezu? Formalnie traktujący swą wiarę katolik, koncentrujący się na życiu materialnym, czy astetyczny myśliciel, osiągający głębsze poznanie, niechrześcijanin? To zależy od proporcji pomiędzy tym, co każdy z nich otrzymał, a co wypracował własnym wysiłkiem. Jak to wykorzystuje w stosunku do innych ludzi? To znaczy, czy zamienia to na dobro i miłość, by nimi obdarowywać, nie chcąc w zamian nic? Nie każdemu jest dane osiągnąć głębie poznania. Bądź ostrożna w osądzaniu. Ważne jest to, aby każdy osiągnął szczyt swych możliwości. Tylko ja wiem, na co kogo stać i tylko moja ocena jest prawdziwa. Staraj się bardziej ludzi rozumieć i pomagać im, niż ich oceniać. Bądź wyrozumiała i współczująca dla tych, którzy niewiele są w stanie zrozumieć, którzy błądzą. Może w porównaniu z tym, co otrzymali, osiągnęli więcej niż ty, której dałem tyle łask. Trzeba dzielić się z ludźmi wszystkim, czasem też. Bywa, że jest to dar cenniejszy niż inne. Nie żałuj czasu na rozmowy, które są pożyteczne, które pomagają przychodzić do mnie i być ze mną, moim dzieciom. Bądź wyrozumiała i hojna we wszystkim tak, jak ja hojny jestem dla ciebie. Trzeba ludziom pomagać i trzeba się spieszyć, żeby zdążyli, zanim skończy się czas dany im. Zanim skończy się czas dany temu światu, mało jest już tego czasu. Bardzo mało. Jeśli się z kimś rozmawia, trzeba całą uwagę skupić na nim, rozumieć go i czuć jego reakcję na twe słowa. Wobec mnie tym bardziej. Modlitwą może stać się wszystko, cokolwiek robisz, jeśli robisz to w zjednoczeniu ze mną. Każdy człowiek jest inny. Doświadczenia i przemyślenia jednego nie zawsze mogą być zastosowane przez drugiego. O tym trzeba wiedzieć i to rozumieć. Dlatego też
nie należy narzucać innym własnych sposobów kontaktowania się ze mną. Im więcej spodziewasz się po współżyciu z drugim człowiekiem, tym większe rozczarowanie i ból. W każdym powołaniu jest krzyż, który trzeba nieść własną drogą krzyżową. I tak naprawdę trzeba nieść samemu i podnosić się z upadku w otoczeniu biernych obserwatorów. Unikaj oceniania ludzi, zwłaszcza jednostronnego. Staraj się dostrzegać ich zalety. Dostrzegaj w nich ślady mojej miłości, która ich stworzyła. Szukaj mnie w nich. Otaczaj miłością miłosierną, wyrozumiałą i cierpliwą, zawsze gotową pomóc. Bądź dla nich taka, jak i ja jestem dla ciebie. Oddawaj im to, co otrzymujesz ode mnie, a będę ci dawał coraz więcej. Nie należy mówić o czyimś złym postępowaniu, jeśli to nie zlikwiduje tego zła, a wręcz odwrotnie, spopularyzuje je i rozszerzy. Lepiej nie ujawniać, jeśli jedynym owocem jest zgorszenie. Człowiek chce siebie widzieć lepszym niż jest i na ogół widzi to, czego pragnie, a nie to, co jest. Z tego zakłamywania siebie wynika najwięcej nieporozumień i nieszczęść pomiędzy ludźmi i między człowiekiem a Bogiem. Wszelkie niezrozumienie, niechęci, konflikty wśród ludzi, moich wybranych też, są owocem zakłamywania siebie. W każdym konflikcie obie strony są winne, w różny sposób, ale wspólnie ponoszą odpowiedzialność. Jeśli ukazując czyjeś zło, robi się to z miłością i z moim udziałem, wówczas nie ma konfliktu. Ale trzeba okazać miłość, a nie złość lub własną wyższość. Uczynność wobec bliźnich ma pierwszeństwo przed modlitwą. Tak jak w przypowieści o dobrym Samarytaninie. Cóż warta jest modlitwa, gdy jej owocem nie jest czyn? Na zbytnią ciekawość ludzi trzeba odpowiadać milczeniem lub zmianą tematu. W żadnym wypadku nie należy mówić nieprawdy. Prawdomówność nie polega na mówieniu wszystkiego, ale na mówieniu prawdy i tyle, i tam, gdzie trzeba. Powinna się więc łączyć z roztropnością. Nie należy zaspokajać wścibskości. Spójrz na moją matkę. Wiele wiedziała i wiele przeżywała, ale rozważała i zachowywała to w swoim sercu. Bądź podobna do niej. Słowami i mową trzeba posługiwać się oszczędnie i rozsądnie. Powściągliwość i umiar to duże zalety. Alicja Lęczyska zapytała: nie umiałam nigdy prosić o pomoc, a główną dewizą życia była maksymalna samowystarczalność. Nie przeszkadzać nikomu, nie obciążać, nie zawadzać. Czy to źle? Jezus odpowiedział: źle, bo izoluje, bo zamyka na ludzi, a trzeba współżyć. Współżycie polega na wymianie dobra, na wzajemnym świadczeniu dobra, na przepływie mojej miłości pomiędzy ludźmi. Nie trzeba tego tamować, a tak się dzieje, gdy nie potrafisz przyjmować, gdy nie chcesz przyjmować. Podłożem takiej postawy jest także pycha. Nie tylko dobro bliźnich fałszywie pojęte –
Przyjmowanie pomocy wymaga uniżenia, upokorzenia. Jeszcze większego upokorzenia wymaga gotowość przyjęcia odmowy. Gdy prosisz i potrzebujesz pomocy, bez obrazy i zacinania się w sobie, z miłością. Gdy ty będziesz zmęczona, zajęta, chora, skrzywdzona, zraniona, także przyjmuj z miłością. Troszcz się o to i proś, i oddawaj mi twoje serce, aby miłość była w nim. Aby była w twoich oczach, gestach, słowach, głosie, w całej tobie. Przecież ja jestem miłością i pragnę być w tobie pełni i zawsze. Świętość to nie tylko modlitwa. O wiele bardziej sytuacje, kontakt z ludźmi, twój stosunek do nich i postawa wobec wszelkich moich dzieł, w których jestem. Mnie dotyka wszystko, co czynisz, myślisz, mówisz, przeżywasz. Mnie dotyka każde twoje poruszenie zewnętrzne i wewnętrzne. Bo ja w tobie jestem i ty jesteś we mnie. Zwracaj uwagę na swoje reakcje i słowa, by nie urażać ludzi, nie zrażać ich. W ten sposób urażasz moją miłość, bo ja wszystkich kocham i w nich jestem. Każdy, z kim się stykasz, jest ci dany ode mnie, abyś okazała mu moją miłość w tobie i moją prawdę. Nie oglądając się na to, ile cię to będzie kosztować. Nie z pozycji charyzmatycznej wyższości, ale uniżenia. Jeśli będzie dużo kosztować, tym lepiej dla ciebie, bo zasługa i uświęcenie twoje większe, o ile to przyjmiesz z pokorą. Miłość to gotowość pomagania drugiej osobie, a nie upominanie się o otrzymanie tego, co sprawia przyjemność. Im subtelniejsza i czystsza miłość, tym gotowość ta jest większa, mniej narzucająca się i nie pragnąca nic w zamian. Wybaczaj. Każdy przeważnie przechodzi przez ten etap. Bardziej waż swoje słowa, aby nie kierowała tobą emocja i chęć posiadania racji. Motywem wypowiedzi powinna być prawda, dobro i miłość. Badajcie własne serca, czuwajcie, rozpoznawajcie, skąd biorą się pragnienia serc waszych i do czego dążą, jeśli do zaspokajania własnych potrzeb nie są ode mnie. Jeśli ku pomocy i trosce o innych, ja jestem ich twórcą. Bądźcie uważni, aby mojej miłości nie zastąpiła wam namiastka znaleziona w cudzych ramionach. Bądźcie roztropni, aby wasze zachowanie nie było zgorszeniem i prowokacją dla innych, którzy nie rozumieją, bo nie dałem im takiego światła. Nie wywyższajcie się, bo nie wiecie, jakie jest powołanie innych i ile światła im dałem. Nie czyńcie sami siebie świętymi, bo jest to pokusa szatańska. Gdyby ludzie byli bardziej zwróceni do mnie i uważniej słuchali, mogliby być o wiele mądrzejsi, widząc siebie w prawdzie i oceniając w świetle mojej mądrości. Bardzo wiele, prawie wszystko czynią bez odwołania się do mojej mądrości, a nawet do własnego ludzkiego rozumowania i przewidywania.
Najczęściej motywem jest doraźna realizacja pragnień, chwili, z bardzo wąskim spojrzeniem i bez zastanawiania się nad skutkami. Motywem takiego lekkomyślnego postępowania jest pycha i egoizm, główne grzechy ludzkości, które zaczęły się w raju, pod drzewem prawdy. Postępujecie tak jak Ewa, bezmyślnie, krótkowzrocznie, zaspokajając doraźne zachcianki po to, by sobie dogodzić i zaimponować innym. Nawet ci, których wybrałem, w ogromnej mierze bardziej lub mniej świadomie postępują w ten sam sposób. Wiedz o tym, że jak w człowieku miłosiernym mieszkam ja, tak w zawistnym szatan i niszczy go i tych, którzy się z nim stykają, a nie są napełnieni moją miłością. Jest to człowiek bardzo nieszczęśliwy, choć nie w pełni to rozumie. Nie można zwalczać, unikać takiego człowieka. Trzeba otoczyć go miłością i nią obdarzać, aby zmusić szatana do odejścia z jego serca. Szatan odchodzi z duszy wtedy, gdy jest ona napełniona miłością. Jeżeli wobec człowieka, który ugodził cię złem, jakie jest w jego sercu, także okażesz złość, niechęć czy potępienie, wpuszczasz do swego serca szatana. Miłość do bliźnich to nie uczuciowość i tkliwość. To przede wszystkim pomoc. To troska o ich zbawienie. To wlewanie w ich serca otuchy i rozpalanie wiary. To odkrywanie w ich zbolałych sercach mojej miłości. To pokazywanie im, że jestem w ich duszach i pragnę, by mnie tam dostrzegli i by podzielili się ze mną swymi troskami, swym cierpieniem, swą radością, by pozwolili sobie pomóc. W ocenianiu człowieka zachować trzeba ogromną ostrożność, raczej ograniczyć się do oceniania czynów, choć tu też pełnego rozeznania nie masz. Wiedz, że ja działam przez ludzi. Sytuacje wyglądające na złe mogą prowadzić do dobrego. Zwierzchnik twój może być i jest moim narzędziem. Trzeba po prostu mi zawierzyć, prosić o radę, o pomoc, a dam. Przy całkowitym zawierzeniu, oddaniu mi się w sytuacji trudnej, wszystko prowadzi do dobrego dla ciebie i tej drugiej osoby. Opanowanie i wszelka walka rodzi zło po obydwu stronach. Natomiast uległość przepełniona miłością buduje dobro w tobie i kruszy zło w tym drugim. Nie musisz godzić się na zło, ujawniać, mówić bez cienia złości czy chęci zemsty, z troską o dobro jego, twoje i tych, których dotyczy. Jeśli jednak jest to wiążące polecenie człowieka, któremu dano władzę nad tobą, trzeba to przyjąć i złożyć mi jako ofiarę. Ofiarowanie mi takich sytuacji i problemów da nieporównanie więcej niż próby walki na własną rękę. Wszelka niezgoda, wszelka walka jest złem. Dobrem jest ofiara i modlitwa i miłość. Każdy z was, moich wybranych, powinien być moją Ewangelią w świecie. Po to was wybrałem i po to posyłam. Idźcie przede mną i nieście moją Ewangelię jak lampę, która oświetli i wskaże drogę.